Siemano mordy, witam was w kolejnym odcineczku na CSGO Skins, również na moim kanale. Jeżeli jeszcze sobie nie używacie mojego kodu, koniecznie wejdźcie sobie w to miejsce, wpiszcie kod SLOWLY, a dostaniecie bonus do wpłaty 10%, no i 2,50 na start, jeżeli kodu nie użyliście. Na stronie możecie też otworzyć sobie darmową skrzyneczkę, codziennie, po prostu weryfikując kapczona i możecie zgarnąć jakiś tam zawsze skinek za free. Takiego skinka możecie sobie zbierać, sianko, i potem wykorzystać na opening. I oczywiście też w dzisiejszym odcinku pokażę wam moje giveawaye. Obecnie 10 trwa, ponad 1000 zł do zgarnięcia. Minimum wpłaty na kosę 20, na resztę dycha. No macie fajne rzeczy do zgarnięcia, zachęcam. Pierwszy raz kosa się pojawiła. No i przypominam, że strona jest dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie masz, to nie grasz. Proste zasady. A my przechodzimy do bitewek. No i tutaj jakaś się nam pojawiła, więc spróbujmy. 470 zł taka bitwa będzie nas kosztować. I zaraz stworzymy swoją, a na raczej wrócimy do bitwy z poprzedniego odcinka, która miała nam dać naprawdę dużo, a zabrała niestety zbyt wiele. Dwie bitwy w ostatnim odcinku skończyły się porażką, no i oczywiście big losem, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku odkujemy to i zarobimy jakiś fajny sosik. Zobaczmy, usp, no kurde dla niego, no i przegonił mnie. No i mnie przegonił, naklejka też niestety nie za wiele pomocna, więc przegrywamy pierwszą bitwę w dniu dzisiejszym na stronce CSGO Skins. No i tak jak powiedziałem, wracamy do tej bitwy. No, bitwa kolos, bitwa gigant. Jeszcze tutaj bym dorzucił sobie anarchię jedną, lubię tą skrzynkę. I trzymajcie za mnie kciuki, bo 8 koła, czyli połowa naszego budżetu na dzisiejszy odcinek, właśnie zrobiła fru i zobaczymy, co z tego wypadnie. Więc trzymajcie kciuki, pierwsza skrzyneczka Neon Rider. Z Kałacha musi polecieć serpent, bo jeżeli nie, no to będzie lipa. Proszę, jeden serpencik dla mnie. No w dwóch bitwach, które zrobiliśmy w poprzednim odcinku, wyleciały mi Fire Serpenty. Z pierwszych skrzyneczek już leciał Fire Serpent i te bitwy przegrywaliśmy. A taki Fire Serpent, przypominam, 4 koła, więc to nie jest mało. To nie jest mało. Dobra, anarchia się nie spisała. W ogóle na razie ta bitwa nic dobrego nie wróży. Teraz w końcu Fennec. Fennec Fox dla nas. No i coś stąd, że z tych agentów, bo kurde te agenty w ostatnich bitwach, no nic. Żaden dobry agent nie leciał. Za 90, okej. Okay. I ostatni agent. Nie, no i skupa. Kupa z tych agentów. No dobra, lecimy dalej. Water. No nie, Bowie. Bowie dla Alexa i już mnie przegonił. Nie, 2 złote różnice, okej. Okay. Jest! Hansmanik Doppler. Pięknie, pięknie, pięknie się dzieje. O kuźwa, o kuźwa, o kuźwa. Nie, 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 nie. Och, shit. Nie. On już podwoił do... To kurwa, co mu poleciało do cholery? No jeszcze Rox? Jeszcze Rox? Może jeszcze koronkę mu daj? Oho, to zajebiście, nie? To zajebista bitwa. Ja pizgam. Co jest grane do cholery? No kolejna bitwa z rzędu, którą przepierdzielamy. Po prostu przepierdzielamy, tak o. Ja już jestem pogrążony, naprawdę. Jeżeli tego nie wygramy, zostajemy z niczym. Kompletnie niczym. Proszę, 20 skrzynek, załadowana bitwa po sam szczyt, no jedna z większych bitew na tym kanale, którą robimy. Piękny butterfly był, fejzik, no 16 tysięcy złotych był, no. I co tu się dzieje? Co tu się dzieje dzisiaj? Proszę, no kurde, 2200 mamy, no wszyscy idziemy na razie równo. Musi polecieć tam jakiś sztosik i są... Znaczy nie jest nic dobrego, no 1000 złotych, kurna, to nie jest nic nadzwyczajnego. Zaraz dopiero zaczną się ważne skrzynki, ten water, ten gigabuła. Chociaż na tych agentach też fajnie tutaj tą przewagę zbudować. 1400 polecieliśmy na tych agentach, więc nieźle. 2,5 koła różnicy. Masterpiece, dobra. 500 zł. Teraz gigabuł. Okej, okay, wrapsy. Klarossa. Okej, okay, teraz dla mnie i dla Isam. Okej, okay, zajebiście. Byle nie karambit dla nich, proszę, dla mnie daj. Dobra, jest Neon Rider, proszę, dobra, to musi być wygrana. To musi być wygrana. Okej, okay, Caution, znaczy Flammable, okej, okay, to inaczej się ta naklejka nazywa. Pomyliło mi się. Anarchia, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Koronkę, dla mnie.
potrzebujemy koronki, żebym poczuł tą bitwę, że ja wygrałem, a nie, że po prostu zwróciło mi się coś. Smuja, Rox, dobra, to podbije nam, dobra. Mamy to. W końcu przełamaliśmy lody i w końcu udało nam się zgarnąć jakąś, w końcu dobrą bitwę. Dobra, tego potrzebowaliśmy. Tu mamy jakąś ze 670 na karambity. Czekajcie, na noże, przepraszam, nie na karambity, po prostu na noże. Share. Ciekawy sposób, zobaczmy, co z tego wpadnie. Ale gówno. 580 złotych. Okej, 580 złotych. Może to jakiś sposób na farmienie diamentów? Czekajcie, 1600 diamenta nam wpadło, tak? By spoko. Zaraz zobaczymy, ile to jest w ogóle warte w sklepie. Jeszcze jedną próbę sobie dajmy. Tutaj troszkę chyba lepiej jakby. Czy nie? Nie. 602 złote, czyli 70 złotych straciliśmy na tej bitwie. Nie, no to się nie pyli, No chyba, że wam siądzie coś niezłego, nie? Tylko tego pewnie trzeba trochę porobić. Dobra, i jeszcze jedną se zróbmy. Może, kurde, trzy od razu. Trzy knife'y, 2000 złotych. Może w tym jest jakiś sposób. Może, wiesz, za pierwszym razem ci nie siądzie, za drugim ci nie siądzie, a może za trzecim siądzie jakiś, kurna, no nie mówię, że butterfly, no bez przesady, ale coś lepszego po prostu, jakiś, nie wiem, za dwa koła, jakiś nożyk, trzy. To nam po prostu zwraca trochę skrzynki, no. No nic nie warte są te noże. No taka prawda, 300 wy ponad w plec. Dobra, jeszcze ostatnia próba, widzowie. Jak teraz nic nie poleci, to jak na sali. 10 noży. Kurde, dawno takich rzeczy nie robiłem. 10 skrzyń z nożem, ale no pozwalam sobie tylko na to, że właśnie nie tracę na tym aż tyle, że tutaj share ratuje nam tą sytuację. No i zobacz, na razie tylko lore najlepszym dropem. Nie wiem, no w ogóle nie widzę dobrych noży. Same nawaje, guty. Jest, Bowie w końcu jakiś. No to też 600 zł kosztuje, to co to jest? Co to jest, panie kochane. 5 skrzyń jeszcze przed nami, jest good knife lore. Za 800, no dobra, w końcu jakiś więcej warty skin, który jest droższy niż skrzynka. O, Falsion jeszcze tutaj wpadł, Slaughter. No to też coś warte jest. Ale no tu by potrzeba było jakiegoś karambola, żeby teraz nam się opłaciło. A już widzimy, że nie wypadnie. 6200 zł, no nie, no to jest nieopłacalne. Znaczy fajnie, można sobie farmić tą walutę. 21 koła, to jest taka Cortisiera do wyjęcia. Ona 80 zł, więc... No nie wiem, ale no jednak otworzyliśmy 10 skrzyni i nie wyleciało praktycznie nic. Więc to już pod waszą dyskusję zostawiam. A ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby wejść na stronkę i użyć sobie mojego kodu, bo dostajecie bonus. No a przypominam, że strona jest tylko dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie masz, to nie grasz. Na razie. Cześć.